Dawno, dawno temu, za siedmioma ch**ami, za siedmioma zekami, w okolicach Gubałówki mieszkał Tomisław Apolonius Curuś Bachleda Farel, jak ten piecyk zdmuchawał. Pewnego dnia Tomisław wyszedł na halę i pomyślał: Króca Fox, dość! Ile można wpi***ć łoscypek? Ani to dobre, ani śwarna, jakie drogie je***. No i sracka murowana. Dać to gołymi łapami ugniotane. Żeby to jeszcze z krowiego mleka był. A weź tu odróżnij barana od łowiecki. Stąd ten słonawy posmak. Pfu, łochydne! Co te turysty w tym widzą? Podczas gdy Bachleda zajadał się łosypkiem, smród baraniego na biało niósł się po okolicy. Nawet pod wiatr jebał na pletkiem hej. Bekasy nie wytrzymały. Fetor przepłosił je z terenów lęgowych. Ryby w morskim łoku zdechły, a w czarnym stawie zdechły. Niedźwiedź gąsienica łobudził się ze snu zimowego i od razu poszedł pod prysznic. Lecz to nie tylko od niego tak po***ało. Niby po kąpieli smród bełta i gówna ustąpił, ale przez to woń od stówy stała się jeszcze bardziej nieznośna. Lecz specyficzny zapach łobudził nie tylko misia. Łobudził też żądze. Łobrzydliwe, ch***ne żądze. Śnieżny kockodan, przez niektórych nazywany też Yeti, dostaje smergla, gdy poczuje woń fiuta hej. Tak się składo, że łoscypek pachnie to samo. Koniec. Dziadku Tomisławie, czemu legenda o śniegowym kockodanie zawsze przerywa w połowie, hej? Co masz na myśli, hej? Nie łapisujesz swojego spotkania z Yeti, hej? Króca! Skąd wiesz, że ta historyjka jest łobnie? Tomisław Apolonius Curuś Bachleda Farel. Są niewielkie szanse, żeby druga osoba nazywała się tak idiotycznie. Dziadku, nie chcę powtarzać plotek, ale... Godej, co godają w mur za sichle! Śnieżny kockodan, przez niektórych nazywany też Yeti, dostaje smergla, gdy poczuje woń fiuta. Tak się składo, że łoscypek pachnie to samo. Bestia normalnie żywi się owocami, ale łocet budzi w niej zbocenie. Tamtej nocy zesła z wierchu na halę wiedziona zapachem rozporka. Nieświadomy niczego Bachleda Farel zajadą właśnie syr. Pierwsze razy posły w dupę hej. Little boy małpy rozdupcył Hiroshimę Bachledy. Potem kockodan założył strapona Big Ben i dzwonił jajami o brodę Curusia. Koszmar małpy trwał kilka dni. Bachleda nie chciał jej pościć. Donosił tylko sprzęty, od których małpie robiły się wielkie łocy. Yeti nie wytrzymał, gdy Bachleda przyniósł słoik. A gdy słój pękł, a Bachleda zabronił wzywać karetkę, tylko nakazał nagrywać dalej, małpa zwariowała i grasuje po okolicy po dziś dzień. A film ze słoikiem dostępny jest w sieci. Koniec.